Teraz po południu wnet pora na epopeję gazową. Nord Stream 2, czyli ten gazociąg, który się buduje pod dnie Bałtyku między Rosją a Niemcami od dobrych kilku lat. Budzą się nadzieje i wątpliwości, czy Rosjanie go skończą, czy uda im się zwiększyć swój wpływ na sektor energetyczny w Niemczech. Wydaje się, że się uda skończyć, ale mamy kolejną informację, tym razem ze Stanów Zjednoczonych, że jednak jakieś konkretne sankcje wobec spółek, które ten gazociąg budują, znowu wprowadzone. Przy telefonie Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. To jest, bo ja uczytam którąś z rzędu w ostatnich latach i miesiącach informacje, że Waszyngton jednak tupnie nogą i jakieś sankcje nałoży, tylko że te informacje kończą się tylko na portalach amerykańskich, polskich, europejskich i tyle, co słyszeliśmy o sankcjach. Nikt ich jeszcze chyba nie widział na oczy. No, widzieli je członkowie Komisji Senackiej, która przyjęła projekt tych sankcji. One faktycznie miałyby zakładać objęcie sankcjami firm zachodnich zaangażowanych w budowę Nord Stream 2, czyli układających rury. Jeżeli faktycznie te sankcje weszłyby w życie, a to nie jest przesądzone, jeżeli podpisałby te sankcje prezydent Donald Trump i stałoby się to w miarę szybko, to mogą one opóźnić realizację Nord Streamu drugiego, bo Gazprom będzie musiał budować samotnie, zwiększyć koszty, poszukać jakichś technologii, które sam będzie mógł wykorzystać do układania rur, ale to nie jest recepta na zablokowanie tego projektu. Ale to nie jest tak, że to są tylko takie bańki medialne. Okej, Senat, Komisja Senacka zajmuje się tym projektem, ale może zajmować się jeszcze miesiące od... Może. To jest sygnał polityczny na pewno, który ma pokazać, że Amerykanie są krytyczni wobec Nord Stream 2. W ich interpretacji jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa relacji transatlantyckich, dla bezpieczeństwa energetycznego i w ogóle bezpieczeństwa Europy. No i jest jasny sygnał ze Stanów, jest to dezaprobata wobec działań krajów europejskich, które nie mają na tyle wspólnej woli politycznej, by powiedzieć nie Nord Streamowi drugiemu, tak jak powiedziały nie na przykład South Streamowi, czyli południowemu gazociągowi z Rosji, który miał się kończyć w Bułgarii. I dopóki Europa sama nie zdecyduje, że nie chce Nord Streamu drugiego, to nie uda się go w żaden sposób zablokować, jak bardzo nie staraliby się Amerykanie, bo to jest decyzja europejska. Ale jak rozumiem, te sankcje na spółki zachodnie, głównie niemieckie i austriackie, które kooperują przy tym projekcie, no byłyby w zasadzie dla nich dotkliwe. Jaką tutaj broń ekonomiczną mają Stany, co mogą zrobić tym firmom? No te firmy miałyby problem z działaniem rynkowym. Niektórzy twierdzą, że być może musiałyby nawet zostać zamknięte, więc byłoby to duże uderzenie też w relacje niemiecko-amerykańskie, austriacko-amerykańskie, być może jeszcze z innymi krajami zachodnioeuropejskimi. A jeżeli to uderzenie nie przyniosłoby oczekiwanego efektu, czyli zablokowania Nord Stream 2, no to warto się zapytać, czy jest sens wprowadzać takie sankcje. I może to jest odpowiedź na pytanie o to, dlaczego od 3 lat Amerykanie mówią o sankcjach wobec Nord Stream 2, ale ich nie wprowadzają w życie. To jeszcze poproszę o komentarz do tworzącego się rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie mamy jeszcze ustawy o działach, nie wiemy jakie nowe ministerstwo, jakie będzie miało konkretne kompetencje, ale wydaje się, że Michał Kurtyka, czyli minister do spraw klimatu, będzie miał dużo do powiedzenia w transformacji polskiej energetyki. Tak, wydaje się, że kilka osób będzie miało coś tutaj do powiedzenia, bo minister aktywów państwowych Jacek Sasin ma zajmować się górnictwem i energetyką. Minister klimatu Michał Kurtyka ma projektować strategię energetyczną, która powstaje od 4 lat. Pełnomocnik do spraw odnawialnych źródeł energii ma je promować. Być może w jakimś stopniu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz i minister środowiska Michał Woś też będą mieli wpływ na ten sektor. Dopiero ustawa o działach administracji pokaże, kto co dostanie pod opiekę. I moim zdaniem jednak bardziej klarowny podział kompetencji między Ministerstwem Energii a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, czy między Ministerstwem Gospodarki a Skarbu, byłby bardziej czytelny dla rynku. Na razie nie wiemy, jak to zostanie poukładane, a to wszystko dlatego, że cały podział odbywa się pod presją różnych frakcji politycznych, które spierają się o to, kto co powinien dostać.
mimo że już mija kilka tygodni od sławetnej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego razem z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, gdzie przekazano, jakie będą nazwiska ministrów poza ministrem sportu, jaki będzie kształt nowego resortu, to cały czas nie mamy tej ustawy o działach i cały czas trochę wróżymy z fusów. To świadczy o tym, że tam jest poważny konflikt w rządzie, jak to ułożyć, nie tylko kompetencyjnie, nie tylko żeby ta machina państwowa była skuteczna, ale przede wszystkim politycznie, żeby każda frakcja była kontenta. Tak, no miejmy nadzieję, że będzie też jakaś myśl systemowa za tymi zmianami i energetyka będzie lepiej, a nie gorzej zarządzana przez nowy rząd Mateusza Morawieckiego, czego sobie państwu życzę. A pan redaktor taką myśl widzi, że te zmiany to jest jakiś systemowa całość, logiczne posunięcia, czy to jest tylko taka układanka czysto polityczna, że pan Gowin musi dostać więcej, więc zostanie kawałek tego, ale pan minister Ziobro także musi coś dostać, więc weźmie sobie lasy, ale PiS też musi coś mieć i że tylko o to chodzi, jaka frakcja na ile będzie silna. No, na razie nie widzę tej myśli przewodniej politologicznej, która uzasadniałaby takie rozproszenie kompetencji. Może okaże się, że jeden resort będzie miał decydujące zdanie w tych sprawach. To byłby jakiś sygnał o woli usprawnienia systemu zarządzania energetyką, ale jeżeli chodzi o to, żeby porówno rozdać wszystkim frakcjom, a sama reforma jest tylko pochodną tego podziału łupów, no to bylibyśmy w bardzo złej sytuacji i sektor energetyczny się nie doczeka tutaj poprawy sytuacji. A jak rozumiem, raczej ten drugi wariant, czyli że najpierw polityka, a potem podział kompetencyjny, na taki wariant wskazywałaby dotychczasowa układanka. Na razie tak, bo nie widać, kto miałby być patronem polskiej energetyki, tym gospodarzem, który powie, jak ma być. To jeszcze trochę o losach pana ministra Piotra Naimskiego. Ważyły się te losy. Najpierw były informacje, że będzie miał silne stanowisko w KPRM-ie, potem o losie pana ministra było cicho. Teraz wiemy, zdaje się, że utrzyma swoją aktualną pozycję po prostu. Nawet wiadomo na pewno, ponieważ jego biuro pracuje dalej. Już przedstawiciele tego biura brali udział w różnych oficjalnych wydarzeniach i mamy to potwierdzenie, że pan minister zostaje na tym samym stanowisku pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. No i jakiś element stałości na pewno przyda się polskiej polityce energetycznej. I to jest jedyny element stałości między pierwszym a drugim rządem Mateusza Morawieckiego, ale przynajmniej solidny, porządny i technicznie sprawny. Piotr Naimski dalej będzie zajmował się chociażby projektem Baltic Pipe. To na koniec naszej rozmowy trochę opiszmy, na czym stoimy w Baltic Pipe, jak tam się ta rura posuwa do przodu. Dzisiaj pojawiła się informacja, że Baltic Pipe otrzymał zgody środowiskowe w Polsce. Budowa może być rozpoczęta w Polsce, w Danii, potem aż do granicy morskiej z Norwegią i podpięcia tego gazociągu pod złoża norweskie, więc wszystko jest na najlepszej drodze do realizacji tego projektu. Biorąc pod uwagę bufory bezpieczeństwa czasowe poumieszczane na różnych etapach, można się spodziewać, że jeśli nie stanie się coś nieprzewidywalnego, to zgodnie z planem w październiku 2022 roku będziemy mieli gazociąg na gaz norweski. Tuż potem skończy się kontrakt jamalski, którego Polacy nie chcą przedłużać, co ogłosili tydzień temu, i być może kontrakt norweski zastąpi ten zły kontrakt rosyjski i zobaczymy, czy w ogóle Gazprom będzie miał jakąś umowę w Polsce. Czyli żeby to skonkludować, Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert przy telefonie. Papierologię w Baltic Pipe mamy za sobą. Tak, teraz czas na kopanie w ziemi. No to panowie, do łopat. Wojciech Jakubik był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo. Gościem popołudniowym.